Sytuacji na Białorusi ciąg dalszy. Co po stanie wyjątkowym? Wchodzi podatek katastralny. A na koniec plakat Marszu Niepodległości wzbudza kontrowersje. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak dobrze wiecie, dzisiaj ulicami Warszawy, o tutaj, przejdzie Marsz Niepodległości razem z innymi kontrmanifestacjami. Na moście tym, na Poniatówce ma stanąć ponoć jakieś tam osoby z 14 kobiet milczących, czy coś takiego. Generalnie ma być trochę tych wydarzeń dość kontrowersyjnych, jak niestety się wszystko zapowiada, mimo tego, że jest to po prostu Marsz Niepodległości. Znaczy jest to Narodowy Dzień Niepodległości, Narodowe Święto Niepodległości wszystkich Polaków, kiedy powinniśmy się jednoczyć i się cieszyć z tego, że jesteśmy Polakami, no i mamy dużo więcej wolności. Może nie jesteśmy niepodlegli, jakby ta nazwa wskazywała, jednak mamy dużo więcej wolności niż mieliśmy i o to walczyli nasi dziadkowie i powinniśmy raczej cieszyć się z tego, że wszyscy wspólnie jesteśmy Polakami, to jednak do podziałów społecznych dochodzi coraz większych. I mnie to strasznie niepokoi, żeby nie powiedzieć, że smuci, ale na pewno będziemy na kilku przynajmniej z tych najistotniejszych manifestacji dzisiaj, żeby pokazać Wam zwyczajnie, jaka jest prawda. Nasza obecność jest tam co roku i zawsze zabieramy Was na większość z tych manifestacji, która się dzieje. To, że jesteśmy również na Marszu Niepodległości czy na kontrmanifestacji lewicowej, nie znaczy, że popieramy czy to jedną, czy drugą organizację polityczną, bo tak jak dobrze nas znacie, nie popieramy żadnej organizacji politycznej i jest to na maksa niefajne, że nawet Święto Niepodległości zostało skrajnie upolitycznione, więc nie jesteśmy ani za Bąkiewiczem, ani za strajkiem kobiet. My po prostu dla Was zdajemy możliwie najbardziej rzetelne pytania, rzetelne relacje i zadajemy pytania obu tym grupom. Mam nadzieję, że będziecie tutaj z nami. Na kanale tym dzisiaj o 21:00 wejdzie komentarz do tego marszu z naszą relacją na gorąco, dlatego koniecznie subskrybuj ten kanał, tu masz przycisk do subskrypcji i kliknij też dzwoneczek, a na kanał Co Mówią, gdzie wypuszczamy sądy uliczne, będzie relacja z całego marszu, dlatego jak jeszcze nie masz zasubskrybowanego kanału Co Mówią, to zrób to teraz, tutaj masz link do kanału Co Mówią, zrób to koniecznie już teraz, bo relacja z marszu wejdzie, jak ją tylko zmontuj. Podejrzewam, że będzie to, znaczy na pewno będzie to pomiędzy 18 a 21. Wstępnie możemy się umówić na godzinę 19 na te relacje z marszu, a o 21 tutaj na tym kanale będzie na pewno nasz komentarz do tego. Dlatego bądźcie tutaj koniecznie z nami dzisiaj, obserwujcie to, co się dzieje i na kanale Bądź na Bieżąco i na kanale Co Mówią. No i co? My już lecimy z pierwszym tematem. Od początku kancelaria prezydenta podnosiła, że z decyzją o stanie wyjątkowym Andrzej Duda nie będzie czekał. Obóz władzy rozważa ponowne wprowadzenie stanu wyjątkowego na wschodniej granicy po 30 listopada, wynika z informacji Onetu. Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Sprawa budzi jednak wiele wątpliwości prawnych, dlatego w grę wchodzi też skorzystanie z innej furtki. Kryzys na polsko-białoruskim pograniczu się zaognia. Jeśli wierzyć rządowi, już tysiące imigrantów z Bliskiego Wschodu ciągną w stronę naszej granicy. Tymczasem 30 listopada skończy się stan wyjątkowy w tym regionie, wprowadzony jeszcze we wrześniu i przedłużony w październiku. Dlatego z informacji Onetu wynika, że właśnie teraz ważą się losy kolejnych kroków rządu. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły, ale może się to stać w ciągu najbliższych dni, mówi nasz rozmówca z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stan wyjątkowy daje władzy szczególne uprawnienia. Na terenach objętych tym stanem nadzwyczajnym zawieszono możliwość organizowania zgromadzeń publicznych, imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych. Dorosłe osoby muszą posiadać przy sobie w miejscu publicznym dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Obowiązuje również zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę osób, które tam nie mieszkają. Przepisy stanu wyjątkowego wyłączyły też legalną działalność mediów na tym terenie. Te specjalne zasady jednak 1 grudnia się skończą, bo stanu wyjątkowego nie da się drugi raz przedłużyć. Jak słyszymy w
rządzie trwają dyskusje, czy Rada Ministrów powinna wnioskować do prezydenta w ramach nowej procedury, by w ten sposób na nowo wprowadzić na polsko-białoruskiej granicy ten stan nadzwyczajny. Moim zdaniem to się musi tak skończyć. Przesłanki się zmieniły na gorsze. Skala problemu w ciągu tych prawie już 3 miesięcy znacząco się zwiększyła. To powinno wystarczyć, by całą procedurę zupełnie legalnie przeprowadzić, mówi nam polityk obozu władzy zajmujący się na co dzień bezpieczeństwem. Co istotne, jak podkreśla inny nasz rozmówca, konstytucja nie określa długości przerwy między stanami wyjątkowymi. Sprawa nie jest tak oczywista, dlatego jak wynika z rozmów Onetu z politykami obozu rządzącego, w grę wchodzi skorzystanie z mechanizmów jak już istniejących w ustawach m.in. o zarządzaniu kryzysowym czy ustawie o działaniach antyterro. Kryzys na wschodniej granicy został świadomie wywołany przez reżim Łukaszenki. No, ciemne chmury nie opuszczają naszego kraju, a na pewno nie granicę z Białorusią. W czasie, kiedy nam imigranci forsują nasze zasieki, w rządzie trwa debata, co dalej. Tak jak już wskazaliśmy w artykule, kończy się okres trwania stanu wyjątkowego, a wedle polskiego prawa ponownie nie można go przedłużyć, więc co? Nie będzie już stanu wyjątkowego, który przede wszystkim ma chronić mieszkańców przygranicznych miejscowości? No, nie wiadomo w sumie. Jest jednak opcja, aby konstytucję i prawo RP olać i stan wyjątkowy pozostawić. W sumie nasz rząd ma już w tym doświadczenie. Niejednokrotnie już to robił przy okazji poprzednich lockdownów. Nie wprowadzając stanu wyjątkowego, przecież zamknął wszystkich w domach, zakazywał wolności przedsiębiorców i tak dalej, zwalniał ludzi z pracy. Nie działały konkretne branże. Wszystko bez stanu wyjątkowego, więc już raz w dupie konstytucję mieli. Dlaczego mieliby teraz jej nie mieć? Oczywiście, możecie teraz argumentować i o to im chodzi, że jest taka sytuacja, a nie inna i trzeba olać konstytucję. Ale im właśnie chodzi o to, żebyście zaczęli tak myśleć. Nie ma niczego ponad prawem. Jeżeli będziemy dopuszczać do tego, żeby nasi rządzący prawa nie przestrzegali, to w dupie będą je mieli też wtedy, kiedy to wy będziecie w niebezpieczeństwie. A prawo w naszym kraju jest naprawdę teoretyczne. Więc kto wie, może i tak zrobią. Jak na razie trwają podobno rozmowy, jak tę sytuację rozwiązać i jest to bardzo prawdopodobne, że znowu zasłonią się Ziobro, bo tak jest najłatwiej. Nie będą nikogo wpuszczać tam ze względu na to, że będzie tam czerwona strefa. Mateusz Morawiecki zapowiedział niedawno, że już kilka tygodni rusza budowa, że już za kilka tygodni rusza budowa obiecanego muru na granicy, ale czajcie, za kilka tygodni i nie, że ona już będzie, tylko dopiero zaczną ją stawiać. Budowa zapory na granicy z Białorusią rozpocznie się za kilka tygodni. To przekazał premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział, że zostanie ukończona wiosną lub latem przyszłego roku. Przecież do wiosny lub lata zostało bardzo dużo czasu. Szef rządu odniósł się również do ewentualnego zaangażowania w działania przy granicy z Białorusią, m.in. ochotniczych straży pożarnych, myśliwych czy leśniczych. Zastanowimy się nad tym. Nie mówię dzisiaj tak lub nie, powiedział. No, ja się tylko zastanawiam, jak wy ten mur postawicie, jeśli już teraz kilka tysięcy osób próbuje zepsuć nasz super płot, już widzę tę budowę i jej jakość. No ale o tym najwidoczniej się nie mówi na sejmowych korytarzach, więc my już dzisiaj powiedzmy, wraz z powstaniem muru na granicy powstanie kolejny, zapewne nieciekawy kryzys migracyjny, ale firma, która ma wygrać przetarg na stawianie tego muru, zapewne już dawno została wybrana. Następny temat. Mieszkania drożeją z miesiąca na miesiąc i dla wielu są po prostu nieosiągalne. W ostatnich dniach jeden z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju podzielił się planami w tym zakresie i zapowiedział walkę ze spekulantami na rynku nieruchomości. Rozważane jest m.in. wprowadzenie podatku od pustostanów oraz podatku kastralnego od drugiego lub trzeciego mieszkania. Zastanówmy się zatem, czy troska tego ministerstwa jest uzasadniona i jaki wpływ może mieć na nasz rynek, piszą eksperci Związku Przedsiębiorców i pracodawców. Inflacja w Polsce obecnie bije kolejne rekordy i jest największa od 20 lat. Wiele osób szuka zatem sposobu na ochronę kapitału, dlatego też od dłuższego czasu rynek nieruchomości cieszy się rosnącą popularnością inwestorów, którzy widzą w nim szansę na ochronę wartości swoich oszczędności i przynajmniej niewielki zysk. W wielu krajach od lat jednym ze sposobów inwestowania są tak zwane REIT-y, czyli Real Estate
Investment Trust, będące formą funduszu inwestycyjnego dającego możliwość inwestowania na rynku nieruchomości nawet osobom dysponującym niewielkim kapitałem. W Polsce wciąż jednak brakuje takiego rozwiązania, choć część z podmiotów na rynku działa w podobny sposób. Alternatywnym rozwiązaniem jest wobec tego na przykład zakup mieszkania na wynajem albo tak zwany house flipping, czyli kupowanie, remontowanie i sprzedawanie mieszkań. Czasem zakupione mieszkania pozostają we własności inwestora przez pewien czas i nie są wynajmowane bądź odsprzedawane z powodu na przykład wywołanego kryzysem pandy, wiadomo jakim, spadku zainteresowania najemców nieruchomości albo długim terminem oczekiwania na wykonanie niezbędnych prac remontowych związanych z sytuacją na rynku usług budowlanych. Na rynku nieruchomości w Polsce wciąż popyt znacząco przekracza podaż. Średnio na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 393 mieszkań, a na jedną osobę zaledwie 30 metrów kwadratowych mieszkania. Jest to wynik znacząco odbiegający od średniej europejskiej, wynoszącej blisko 40 metrów kwadratowych na jedną osobę. Pod względem ilości mieszkań na 1000 mieszkańców również znacząco odbiegamy od większości krajów Unii Europejskiej. Sytuacja ta powoduje, że ceny transakcyjne rosną z roku na rok w bardzo dużym tempie, tylko w ostatnim roku o około 10%. Drogie mieszkania nie odstraszają jednak inwestorów, ponieważ trudno spodziewać się znaczących spadków wartości nieruchomości, a co najwyżej zahamowania wzrostu cen. Dzięki temu inwestycje w tym sektorze są uważane za stabilne i atrakcyjne. Sytuację tę dostrzegały nasze władze publiczne, wśród których przedstawicieli pojawiają się pomysły dotyczące opodatkowania różnego rodzaju inwestycji na rynku nieruchomości. W ostatnich dniach jeden z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju podzielił się planami w tym zakresie z dziennikarzami i zapowiedział walkę ze spekulantami na rynku nieruchomości. Jednym z pomysłów ministerstwa to podatek katastralny. Od drugiego bądź trzeciego mieszkania ocenić należy je jako kolejny cios w klasę średnią, a także tych, którzy z przyczyn życiowych, na przykład spadek, weszli w posiadanie więcej niż jednego mieszkania. Podsumowując, działalność na rynku nieruchomości funduszy inwestycyjnych i inwestorów indywidualnych ma obecnie stosunkowo niewielki wpływ na ceny nieruchomości. Ponadto w wielu przypadkach ma ona pozytywne skutki, gdyż to właściwie te podmioty oferują mieszkania i lokale użytkowe na wynajem, a nie każda rodzina jest w stanie kupić sobie mieszkanie z uwagi na brak koniecznych środków. Część tych osób ucieka w rynek nieruchomości. O mieszkaniach mówiłem już niejednokrotnie. Jest to dość kontrowersyjny temat w naszym kraju, gdzie raz są mega tanie, a później mega drogie, a w sumie i tak ich nie ma wystarczająco dużo, bo monopolowi inwestorzy wykupują całe budynki jeszcze przed ich powstaniem. Czy jednak wprowadzanie dodatkowych podatków i ukrócenie rynku wynajmu jest słusznym posunięciem, zwłaszcza w obecnych czasach? Szczerze, niekoniecznie. Bo prawda jest taka, że osoby, które mają kasę na inwestowanie w mieszkania, w dużą ilość mieszkań, nie zrezygnują z kupna, a podwyższą tylko opłaty za wynajem i odbije się to na przeciętnych Polakach, których teraz już nie stać na własne M. A co za tym idzie, to ludzie, których nie stać na kredyt hipoteczny, czy po prostu kupno mieszkania, dostaną po dupie. Więc ceny na rynku mieszkań znów będą jeszcze bardziej drożeć. A mieszkać gdzieś przecież trzeba. W wynajmowanych mieszkaniach mieszka zaledwie 15,8% Polaków, podczas gdy średnia unijna jest prawie dwukrotnie wyższa i wynosi 30,2%. W skali europejskiej może się to wydawać mało, ale pamiętajmy, że w wielu krajach wynajem nie jest kwestią braku pieniędzy, a po prostu stylu życia. W Polsce nie ma co się łudzić, wynajmują mieszkania raczej najbiedniejsi albo ci, co dopiero wkraczają w dorosłe życie, studenci. Co wiadomo, jest na chwilę. Teraz jeśli pomyślimy sobie o tym, że ceny mieszkań wynajmowanych pójdą w górę, no bo dodatkowe podatki, to te osoby automatycznie będą musiały również więcej zapłacić albo zostaną w rodzinnych domach, co może przynieść takie skutki jak oczywiście malejące zainteresowanie wynajmem, a następstwem tego może być próba sprzedawania mieszkań, które miały być wynajmowane, no i bańka na rynku, która wtedy już może naprawdę pęknąć, bo jak towaru nie będzie bardzo dużo, to i ceny zmaleją, a w rezultacie będzie dużo mieszkań mało chętnych, więc i podatek nie spłynie. Następny temat.
W obliczu niezrozumiałej decyzji prezydenta stolicy odmawiającej legalności Marszowi Niepodległości podjąłem decyzję, aby nadać uroczystości status formalny. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości pokazał oficjalny plakat marszu, który odbędzie się w Warszawie w czwartek 11 listopada. Uczestnicy pójdą pod hasłem Niepodległość, nie na sprzedaż. Na plakacie pojawił się też komunikat w języku polskim i niemieckim. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk poinformował we wtorek, 9 listopada, że Marsz Niepodległości 2021 będzie miał charakter państwowy. Jeszcze tego samego dnia w mediach społecznościowych pojawił się oficjalny plakat promujący to wydarzenie. Zgodnie z komunikatem przedstawionym na plakacie, Marsz Niepodległości 2021 odbędzie się 11 listopada o godzinie 13. Uczestnicy mają stawić się na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie, a potem ruszyć tradycyjną trasą. Hasłem marszu jest Niepodległość nie na sprzedaż. Na górze plakatu widnieje też godło Polski oraz odzew Obywatele Rzeczpospolitej. Na środku widać kartkę z czarnym obramowaniem. Po lewej stronie widać komunikat w języku niemieckim rozpoczętym od słowa Achtung. Z prawej strony znajduje się tłumaczenie w języku polskim. Uwaga, kto 11 listopada 2021 roku dokona zaburzenia spokoju i porządku publicznego, szczególnie kto obowiązkowo nie będzie wykonywał swojej pracy albo też swojej służby, a głównie sklepy spożywcze będą miały zamknięte, polskie barwy w jakikolwiek zestawieniu będzie pokazywał, brał udział w pochodach albo przez przemówienie względnie niedozwolone zebrania ludności podburzał, będzie surowo ukarany, brzmi komunikat na plakacie. Marszowi Niepodległości, polskim patriotom, żeby przemaszerować legalnie po prostu przez Warszawę. Tyle szumu, tyle hałasu, a marsz i tak by przecież przeszedł. Taka jest prawda, czy prawnie, czy bezprawnie. Tradycja to tradycja, Polacy to Polacy. Przecież już od dawna ten Marsz Niepodległości nie zbierał wyłącznie narodowców i tych skrajnie nastawionych w agresję ludzi. To była do ostatniego marszu, była to garstka osób. A cała reszta to byli zwyczajni polscy patrioci i nie tylko polscy patrioci, bo przyjeżdżali ludzie z zagranicy i nie mówię tu tylko o tych neo-ziobrach, których Bąkiewicz sobie wzywa z Włoch, a mówię tutaj o normalnych osobach, które przyjeżdżają z zagranicy, bo jest to dla nich bardzo fajny, ciekawy dzień, interesujące wydarzenie, które jest jedyne na skalę światową, które co roku zbiera aż tak dużo osób. Jest ładnie, dzięki właśnie tym racom i za dużo niebezpiecznych sytuacji od 2015 się nie działo, mimo tego, że na stulecie było nawet i 250 tysięcy osób. No a teraz robi się z tego znowu cyrk polityczny. Ciekawy na pewno jest aspekt zamysłu plakatu i uwzględnienie tam niemieckich sformułowań. Oczywiście jest to pstryczek naszych zachodnich sąsiadów i przypomnienie, że jakby nie było, no to mieli oni swój wkład w naszą podległość. Tak czy inaczej, my na marszu będziemy, nieważne jaki będzie i nieważne ile tych marszów będzie, to na tych głównych się pojawimy i spróbujemy dla Was zrobić możliwie rzetelną relację, która bez żadnej propagandy i zakłamań pokażę Wam, jak to wydarzenie wyglądało naprawdę. Relacja będzie dostępna na pewno na naszym drugim kanale Co Mówią, a tu na Bądź na Bieżąco będziecie mieli okazję posłuchać naszego komentarza dosłownie po przejściu przemarszu 21. Dla przypomnienia, Marsz Niepodległości Rondo Dmowskiego 11 listopada, godzina 13 Warszawa. Będziecie? Jak będziecie, to dajcie znać w komentarzach. My się będziemy zaraz szykować i nagrywać. Tymczasem łapcie jeszcze drętwego suchara, tak dla rozluźnienia atmosfery. Mam nadzieję, że na marszu się zobaczymy z Wami. Chodzi murzyńska kobieta do fotografa. Dzień dobry, chcę zdjęcie do paszportu. Kolorowe czy czarno-białe? Tego skwara mamy Orbenego 11, za co szacuneczek i oczywiście otrzymujesz od nas złotą zakonnicę. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na nasz kanał Suchary z Sucharami. Tymczasem raz jeszcze zapraszam Cię raz jeszcze na dzisiaj na godzinę 21 na ten kanał, żebyście zobaczyli nasz komentarz na gorąco bezpośrednio po Marszu Niepodległości. No a dzisiaj pomiędzy 18 a 21, wstępnie na 19 na kanał Co Mówią, do którego zaraz linki będziecie mieli tu, macie też w przypiętym komentarzu i opisie. Do kanału Co Mówią, gdzie zrobimy relację dla Was z tego wydarzenia. Tymczasem trzymajcie się bardzo ciepło, no i heja!